Siemano, witam serdecznie, Piotr Poloprzewarski. Dzisiejszy dzień zaczynam z jakąś dziwną energią. Wczoraj byłem w sieci Claro doładować sobie internet i wiecie co zrobili? Dali mi pakiet, ale to jest głośno, dali mi pakiet 6 giga na 30 dni i się okazało, że to nie jest taki pakiet, że macie 6 giga do wykorzystania, tylko macie 200 megabajtów codziennie. Wykonałem dzisiaj jeden telefon na kamerce, no i koniec internetu. Zatem idę, słuchajcie, z rańca załatwić sprawę i idziemy na Ilabela w końcu. No i przyszedłem sobie zobaczyć, jak wygląda zdawanie prawa jazdy w Brazylii i porównując te nasze, to jest masakra. Wszyscy po prostu, wiecie, zbiegają się jednego dnia, żeby zdać dzisiaj egzamin i to jest tak. Trzeba pojechać w tamto miejsce, tam gdzie jest samochód z przodu, zaparkować i tyle. Tutaj ustawiają się auta w linii, w zależności, która jest wasza kolej, którą macie szkołę. No i cała trasa polega na zrobieniu takiego kółka. Tutaj jest koło, słuchajcie, miasta, się cieszy. Dosłownie musicie przejechać. To jest trasa, którą można zrobić w 5 minut. Tutaj dookoła musicie zrobić tam w koło takiej wioseczki. Wracacie i już macie zrobione prawo jazdy. Na całą trasę macie 15 minut. I'm so nervous. Oh my god. Ale macie, słuchajcie, 15 minut na trasę, którą można zrobić w 5 czy tam 7 minut. Ludzie czekają, wszyscy zobaczą, zestresowani, palą szlugi. No i tyle. Miejmy nadzieję, że Wiktoria zda dzisiaj egzamin, a ja idę w poszukiwaniu jedzenia. Pierwszy kącik kulinarny w dniu dzisiejszym. Znalazłem knajpę, która serwuje bife libre. Obrigado. No, za 3 dyszki możecie jeść cokolwiek. Powiem wam, że w końcu normalna opcja, bo tam knajpy, które bywałem wczoraj, przedwczoraj, nie szło zjeść za 40, byłem dalej głodny, bez picia. Tutaj 3 dyszki i możecie sobie zjeść do bólu, chyba że chcielibyście ciurasko, czyli tamte mięso, które się smaży w tamtym miejscu, które płacicie 7 dych za kilogram. Smacznego. No i idziemy w stronę portu, gdzie znajduje się prom, łódka, która zabierze mnie na wyspę, na drugą stronę. Wiktoria została zdawać egzamin, więc trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że się uda. Oby. Kurczę, nie mogę się nadziwić tymi widokami. A tam podobno jeszcze ładniej. Idziemy. W oczekiwaniu na prom, wydaje mi się, że właśnie przypływa. I podobno tutaj jest za darmo możliwość przepłynięcia. Dodatkowo, niestety z racji, że nie mam butów, idę w klapkach na jakiś tam mały trekking. Pochodzić trochę po wyspie. Dowiedziałem się, że jest sporo komarów. Tutaj ogólnie w regionie chyba panuje Zika, więc lepiej się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o właśnie jakiś repelent, cokolwiek, żebyście się popsikali. Wziąłem sobie ofa, podobno nie jest najlepszy, ale zobaczymy, zawsze to jest więcej jak nic. Czekamy, zaraz wpłyniemy, moi drodzy, no i witamy pewnie zaraz na wyspie. Witamy na pięknej wyspie Ilabela. Z tego co się orientuję, nie chcę skłamać, ale jak mi się wydaje, Ila, inaczej Isla po hiszpańsku, czyli wyspa, island po angielsku, Bella, a tutaj się pisze przez jedno L, ale wydawałoby mi się, że jest odpowiednik, przepraszam, słowa piękna, czyli piękna wyspa. No i tak się prezentuje na chwilę obecną. Podobno dodatkowo dużo drogich mieszkań, nie jest najtańszą opcją, również jeżeli chodzi o jedzenie, ponieważ tutaj oczywiście wszystko trzeba importować, gdyż jest to właśnie wyspa. Tutaj ktoś ma kokosy na posesji, a ja idę sobie troszkę tu pochodzić,
w koło komina, jak to się mawia. I tak jak mówiłem wcześniej, prom płynął za darmo, jakieś, nie wiem, czekałem może 15 minut i sam płynął może z 15 minut, więc bardzo szybko, sprawnie pływał chyba w ogóle całą dobę, z tego co mi się wydaje, ale tutaj nie chciałbym skłamać, tak dziś wyczytałem. Idziemy na spacer po wyspie, oby się udało jeszcze dzisiaj troszkę polatać Droniksem, bo chciałbym zobaczyć, jak ta wyspa wygląda z góry. Chciałem tylko powiedzieć, że trochę wyspa wygląda jak Hawaje. Na pewno jak ta część, gdzie leży Honolulu. Palmy, mnóstwo mgły, takich chmur. Co ja mówię, mgły? Takich chmur, słuchajcie, które wyglądają jak taka mgła. I piękne, zielone góry. Dzisiaj głównym celem na wyspie jest Kaczuenie, a moi drodzy, czyli nic innego jak wodospad, jakieś 45 minut do godziny spaceru w butach. Pokazuje internet, ja mam klapki, dojechała do mnie Wiktoria, zdała, słuchajcie, egzamin na prawo jazdy, więc fajnie, złożyłem gratulacje, a my idziemy przed siebie. Patrzcie tylko na to. Słuchajcie tego, jeszcze nie jestem tak dobrze obyty z językiem portugalskim. Dzisiaj poszedłem w restaurację zapytać o toaletę. Najbardziej normalna rzecz, jakby ktoś pomyślał. I problem jest taki tutaj pomiędzy hiszpańskim a portugalskim. A w hiszpańskim banio, pokażę wam od razu, gdzie jest toaleta. Tutaj niestety banio to znaczy prysznic. Toaleta to banheiro. Banheiro. I nie wiedziałem, jak zapytać panią i zapytałem você tem banho. I w mojej głowie myślałem, co to znaczy, czy ma pań, czy macie, jakby, czy macie tutaj po prostu łazienkę. I teraz właśnie powiedziała mi, to ta pani tak patrzyła na mnie i się śmiała. I babeczka się uśmiechnęła i okazało się, iż pytając w ten sposób, zadałem pytanie, czy pani się dzisiaj kąpała, czy brała pani prysznic, więc to nie było najlepsze pytanie. Także wiecie, co nie mówić, jeżeli będziecie tutaj w Brazylii. Tutaj jest taki znak, który podobno mówi o tym, że żeby się nie kąpać właśnie na tym wodospadzie. Jeszcze troszkę nam zostało. Tutaj już go przed chwilą było widać, ale nie wyciągałem kamery. Miejmy nadzieję, że podejdziemy ciutkę bliżej. Jest bardzo spokojnie. Bardzo fajna wyspa, mała. Czy źle, nie taka mała, ale piękne góry w koło. Spokojna, chciałem powiedzieć. O, widzicie, zabrakło mi słowa. No i tak bywa czasami. I idziemy pomału na wodospadzik. Zależało mi, żeby tu pojechać dzisiaj, więc jesteśmy. Tutaj już się odczuwa wilgoć. Pomimo, że jest gorąco, to jest ochota nałożyć dodatkowo kurtkę poprzez ugryzienia. Już mnie kilka razy chapnęły. To są takie insekty, co się nazywają buchasiudo. I nie są groźne, jeżeli chodzi o jakieś choroby, tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o ból. Podobno nie jest przyjemny, jak chapną. No i na dość długo zostaje ślad i swędzi. Więc miejmy nadzieję, że to nie ten wariat mnie chapnął, o którym mowa. Pierwszy wodospad, mały. Jakiegoś wrażenia nie zrobił. Trzy zdjęcia
Nie będę tu odpalał drona, bo raczej nie warto. Idziemy na większy, znaczy mam nadzieję, że jest większy. Parę minut dalej jest drugi wodospad na skałce, na który można wejść. Radziłbym tutaj wchodzenie bez butów, bo jeżeli się poślizgniecie, to jest lipa. Ale nie jest w żaden sposób zaskakujący. O, taka tylko skałka. Kurczę, spodziewałem się chyba czegoś lepszego, ale nie ukrywam, że jakoś wcześniej nie interesowałem się, co tu na tej wyspie jest do roboty. Głównie ludzie przyjeżdżają, żeby sobie chyba odpocząć. No nic. Zawsze słuchajcie do coś nowego w swoim życiu i nawet każde, można powiedzieć, niepowodzenie, bo nie najładniejsza atrakcja jest jakimś doświadczeniem, no i na pewno fajnie spędzonym dniem, no bo aktywnie. Sporo pochodziłem, a to jest ważne, żeby w ciągu dnia troszkę się poruszać. To nie koniec przygód z tego, co widać. Tutaj jeszcze dalej idzie wodospad. Trzeba było wejść do takiego lasku. Miejmy nadzieję, że będzie warto. W sumie nawet samo wyjście z chaty jest plusem. Już tam słychać w tle wodospadzik. Do you have peseta? Peseta? Oh, no, sorry. I taki widoczek z góry. Chyba nie ma sensu palić drona, bo tutaj raczej nie ma nic nadzwyczajnego. Pomału wracamy. Co nie coś, słuchajcie. No, I think there's look. No, just try to jump to the other one. The second one. Yeah. No, this one. The next one. Jump. Make it this with me, okay? Right. Dobrze. Wyspa jest podobno srogo odwiedzana w okresie letnim ze względu na bardzo ładne plaże. Tym bardziej, że zobaczcie, jesteście w San Sebastian na przykład i tutaj sobie możecie przyjechać, przepłynąć w sumie za darmo. I dodatkowo jest więcej wodospadów, ale nie mamy aż tyle czasu. Dowiedziałem się, że jest sporo do zobaczenia. To jest takie małe centrum historyczne, jest takie, wiecie, miasteczko, można powiedzieć. Zabytkowe jakieś budynki i plaże. No ale niestety, tak jak widzicie, jest sezon jaki jest i może czasami dobrze, jakby człowiek nie samymi plażami żyje, a gdyby był sezon taki, wiecie, w pełni, to pewnie byłoby mnóstwo ludzi i też może by nie miało takiego uroku. Ale ogólnie fajna wysepka. Jeżeli będziecie w okolicy, to wpadajcie. Dowiedziałem się też właśnie, że samo São Sebastião jest bardzo popularnym miejscem wśród ludzi z São Paulo, ponieważ jest to na dobrą sprawę jedna z najbliższych, chyba albo najbliższa nawet miejscowość, gdzie można sobie z São Paulo pojechać na plażę, czyli samochodem jakieś, powiedzmy, będzie 3,5 godziny, autobusem około 4 z groszem, tak więc fajnie, warto, myślę, że wpaść sobie. Widzicie, zobaczcie, ja pokazuję różnorodność tego kraju. Miasta ładne, miasta brzydsze, duże miasta, mniejsze miasta, wszystkiego po trochu. Koń. Mordeczko. Koń. Oj, patrzcie, idzie. Nie idzie. Nie. Koniu. Jestem już na lądzie. Powiem wam tak. Zdyszany, bo biegłem. A za Wiktorią pojechała rowerem, bo była przekonana, że ja pojadę autobusem. Ale nie wpuścił mnie gnój, bo nie mam maseczki. Czajcie? Nie do wiary, to jeszcze jest praktykowane takie rzeczy. Więc będę musiał do niej iść z buta, ponieważ zostawiłem u niej pranie. I później się tu wróci do centrum po wszystko, po resztę, po plecach.
Więc stąd mam jakieś niemalże 40 minut z buta. Kurczę, nie fajnie, bo jestem już zmęczony. Czuję, że nic mi się nie chce. Miałem ochotę pojechać sobie autobusem, ale mnie nie wpuścili, więc będę musiał na szybko pójść, bo w sumie nie wiem. A jeszcze jedna rzecz, zastanawiam się, słuchajcie, produktywność tutaj pracowników w sklepach, a w hipermarketach. Słuchajcie, przy jednej kasie były dzisiaj o czwarte cztery kasy, o pięć, i przy każdej kasie stała minimum jedna osoba, a przy mojej stały dwie, które pakują rzeczy. Czyli słuchajcie, na 5 kas było 11 plus minus pracowników i wziąłem 3 produkty: banana, kolkę, zero i jakieś tam lasagne, słuchajcie. I 3 produkty plastikowe zapakowali mi w 3 jednorazówki plastikowe. Zastanawia mnie fakt, po pierwsze, po co dwóch pracowników jest przy kasie, w sumie trzech, jak na dobrą sprawę wy powinniście sami sobie zapakować swoje graty, a po drugie, jaki jest sens pakowania trzech małych takich produkcików do trzech różnych, słuchajcie, torebek. Nie mam żadnego pojęcia. Pakuję plecak i biegnę do niej, bo muszę się wyrobić jeszcze, żeby te rzeczy spakować i wrócić tutaj do siebie. No i stwierdzam, że Isla Bella jest piękna i jest ogromną wyspą, sprawdziłem na mapie, jest naprawdę ogromną. Nie byłem tego świadomy, jak ona jest duża, patrząc na mapę. Niestety chyba trzeba byłoby dosiedzieć pewnie z tydzień na samej wyspie, żeby cokolwiek pozwiedzać. Nic, chowam aparat. I biegnę. No i siemano, jestem już na dworcu. Ja tylko szybko podsumuję. Te 3 dni zleciały jak z bata strzelił, powiem wam, bardzo fajnie. Wydaje mi się, że pomimo, że jest to mała miejscowość, to naprawdę ma sporo do zaoferowania. Kompletnie się nie spodziewałem. Na pewno ta Isla Bella jest duża. Dobrze mieć albo rower, albo motocykl, albo samochód, ale mówię, nie byłem w ogóle tego świadomy. Bardziej tu przyjechałem zobaczyć się ze znajomą, co mnie cieszy. Mówię, ten trip będzie taki w dużej mierze polegał na tym, aby odwiedzać dobrych ludzi, którzy mi wiele pomogli. Chciałbym z nimi spędzić czas. Jestem mega wdzięczny za w sumie wszystkie chwile wspólne z tymi ludźmi, których poznałem wcześniej w trasie. I Brazylia jest takim krajem, gdzie skupiam się na tym, żeby te więzi z tymi ludźmi mieć dobre. Życie jest jedno i warto z dobrymi ludźmi być w dobrym kontakcie. Taka mała puenta ode mnie. Trzymajcie się zdrowi. Wszystko będzie git. Ja już jestem na dworcu, mówię, za pół godziny jest mój autobus. Raczej to nie widać, że byli ludzie. To tyle, żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnego miasta. I tu zacznę kolejnego vloga. Pozdrawiam serdecznie, siemano, elo.